Bersdorfer See. To jest Deutsch Aussicht. Dobrze, więc byśmy sobie to ogarnęli z dziećmi, powtarzam, bo sam to bym coś innego robił, gdybym chciał tam po prostu pójść. Ale tam jest jakiś ośrodek, pamiętam, hipoterapia, coś i no, jeżdżenie konne. Pamiętam, że tutaj był, ale coś nie mogę tego znaleźć. Tutaj to jest Krankenhaus, Krankenhaus Hospital, General Hospital, on jest open 24 hours, jest open. Ale tutaj gdzieś w jakiejś, hipoterapii. Hipoterapii. Reti Verein Naturach e.v. Ma 5 gwiazdek, ma 3 review. Horse Riding School. Horse Riding School. On jest teraz open i jest zamykany 7 p.m. 7 o'clock p.m. jest on closed. Tak, tak, to o to mi chodziło. Więc zobaczmy, on jest tutaj ile? Nie wiem, no 1,5 kilometra w linii prostej od tego jeziora. Więc spokojnie. I on jest tutaj. Tu ten playground gdzieś był. To jest mapa zmniejszona, więc o, tutaj, tu na górze właśnie z tego, no, z tego Kinderspielland, indoor playground. No, jakbyśmy tutaj byli teraz, to jest tutaj, byśmy coś poszli z dziećmi zjeść, to jest kilometr z kawałkiem. O, tutaj mam dobrze. I do hipoterapii to byśmy mieli ile? Też z 1,5 kilometra to byśmy ogarnęli z dziećmi. Tutaj sobie, żeby na kucykach. O, to jest tutaj, proszę bardzo, żeby na kucykach sobie. Chyba kucyki będą tam mieli, proszę bardzo. To jest Reitplatz. Taka miejscowość chyba, tak? Reitplatz. Weinhublerstrasse, Polskot 02827 Gerlitz, Germany. Tutaj telefon i te sprawy. Send to your phone. Więc tam, no, 5-0 ma gwiazdek. O, tutaj review. 4 years ago tam review dali Ines, Katrin, Kerstin, dobrze, więc tam sobie spoko i na Facebooku tam można sobie ogarnąć tutaj, więc na koniach z dziećmi byśmy pojeździli sobie, będąc w Niemczech. Teraz chciałem coś tutaj polskiego znaleźć, ale to mi chwilkę zajmie po prostu, więc o, tutaj byśmy coś, jakieś salony samochodowe, byśmy z dziećmi zobaczyli. Po prostu pożyjemy, zobaczymy, jaka byłaby pogoda, jakby się dzień nam zaczął, jakie możliwości byłyby i te sprawy. Dobrze. Więc dalej byśmy poszli z dziećmi. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest przy stacji benzynowej Aral. Aral, petrol station, open 24 hours. Tam jest Festplatz. Kidromtal, nie wiem, czy to widać, tam jest Festplatz, czyli taki, i tam jest taka karuzela, widzę, że jest taka zajebista karuzela tam, więc z dziećmi bym tam poszedł. To jest tutaj,
Czyli to jest okręgowa stacja pojazdów Remico. Tutaj, więc to jest tutaj w linii prostej poziomej. Jest tutaj ten plac zabaw dla dzieci. Teraz być może będzie widać, że tu jest właśnie Polska Deutschland, tu gdzie jest mysz, rzeka, przy podziałce 100 metrów, czyli 100 metrów się od Polski przesuwamy. Tutaj jest Festplatz Kidrontal, to jest Fireground, czyli taki, no, sobie tutaj już klikamy, żeby nam się pokazało, więc tu jest taka zajebista karuzela dla dzieci, to tam chciałem pójść, to jest sorry for my German language, sorry, ale ja nie ćwiczę przed filmem, więc no nie chciałbym katować niczego, ale chyba jakoś przeżyjemy. Stul Tetus Strasse Postcode 02828 Görlitz Germany Görlitz.de. Tam macie no landline, telefon i te sprawy, więc sami sobie zobaczycie. Dobrze, i gdzie jest tutaj strona? O, tu jest ta zajebista karuzela, tak? Ale coś tam będzie. O, właśnie, kurczę, o. Na tą karuzelę chciałem pójść z dziećmi, proste, wszystko w temacie. Tutaj mamy właśnie tam, o. Takie koło, o, takie fajne zdjęcie, bo zrobione wieczorem to zdjęcie po prostu było. Jej jakaś wodospad, fontanna w nocy. Tu jakaś wiadomość głosowa czy coś. Tam jakiś pokaz jest. Występ artystyczny. No. O, więc tutaj byśmy z dziećmi jeździli sobie i te sprawy nawet do wieczora. Więc ja nie miałbym problemu z tym, żeby tam zostać sobie, załóżmy, z dziećmi gdzieś na noc. O. To jest elefant. To jest po niemiecku chyba elefant, nie wiem, słoń. Więc poszlibyśmy tam sobie z dziećmi spędzić czas, tam jakiś zwierzak, jakiś jednorożec tam, czy coś takiego, więc to jest tak ujęcie z lotu ptaka z drona. Tam widać dużo wody jest, bo o, żyrafa, żyrafa, proszę, żyrafa, więc dobrze. Jak jest po niemiecku hipopotam, please? Więc jakieś tam zwierzaki będą, kwiatki, różne atrakcje dla dzieci. Tam jest pan, jakiś pan i tam kilka koni będzie. Więc to wszystko sobie tam będziemy ogarniać. Z dziećmi oczywiście. O, tu jest szarik. To jest na pewno szarik, chyba że nie. No dobrze. Tam są. Tam jest brzydkie kaczątko i kaczki. Tam są na pewno, tam są kaczki. Dobrze, więc właśnie tam sobie chciałem pójść. Z dziećmi oczywiście. Czyli po prostu zobaczmy, że tam by w sumie to zeszłoby dwa dni, będąc z dziećmi, żeby ogarnąć te wszystkie przybytki i place zabaw dla dzieci. Więc ja nie miałbym problemu, żeby tam się nie udać, bo to jest jak, gdzie to jest tutaj i ile to jest?
od granicy. O, tu jest to jest pomoc drogowa, proszę bardzo. Pomoc drogowa 24H, assistance po stronie polskiej. To jest po stronie polskiej, więc a tu jest tutaj. To ile to jest od granicy? Ile to jest od granicy? Nie wiem, 1200 metrów od granicy polskiej, więc poszedłbym tam z dziećmi sobie, jaki problem. A jakby brzuszki nasze dziecinne coś tam po prostu się buntowały, no to trzeba pójść coś zjeść, gdziekolwiek byśmy coś tam zjedli. Oczywiście byśmy tam ustalili, gdzie jest jakieś dobre jedzonko i te sprawy, więc albo tutaj restaurant open i jest closes, jest 9:30 p.m. zamykają, więc tam sobie byśmy poszli coś zjeść. Więc ja nie miałbym z tym żadnego problemu, aby do Niemiec pojechać na 2 dni z dziećmi. Ale najpierw bym się musiał zapytać, czy dzieci umią pływać. O, to jest Osiek Łużycki, Poland. To jest Poland, Osiek Łużycki. Tu jest granica i tu jest już to niemieckie jezioro, więc najpierw bym ogarnął, czy dzieci umią pływać i tak dalej, żeby się tutaj, tu są koźlice, to są koźlice Poland, więc byśmy sobie na to takie tutaj duże, zajebiste jezioro poszli, popływali, trochę nóżki tam. Zobaczcie, więc tu gdzie jest ta, no, ten, to jest ta karuzela z dziećmi, to ile ona jest tutaj? 3 kilometry, zobaczcie, w linii prostej to jest 3 kilometry do jeziora. Zobaczcie, 3 kilometry. Tam to nauka jazdy konnej tutaj gdzieś, w tej okolicy gdzieś już jest. Teraz bym się popatrzył, gdzie jakieś te byłyby na Facebooku. Tam widziałem, że jest jakiś polski hotelik, czy jakoś tak. Zaraz to ustalę. A jakby jakieś były takie nowości w brzuszku, gdyby się działy. Bo wiadomo, że jak się kręci pół dnia na karuzeli, to tam brzuszek czy żołądek może tam się zbuntować, czy jakoś tak. Więc gdyby co, to udamy się do polskiego lekarza. To jest szanowny pan dipl.medy.wojciech-pawłowski. Ma 3,2 gwiazdki, ma 16 osób, feedback udało. On jest closet, na czerwono pisze i jest otwarty o godzinie 9 a.m. w Monday. W Monday jest otwarty, więc ile on jest? Przy skali 50 metrów podziałka mapy, to ile mamy tutaj do lekarza, do Polski? Tu już jest rzeka, jest park. Tu jest Riverbank Park, Park and Garden. To jest ulica cienista, Park Nadnyski. Tu jest rzeka i 50 metrów podziałki się przesuwamy. I tutaj do pana lekarza. Ile tutaj będzie? 100, 200, maksymalnie 500 metrów od granicy z Polską. Jest polski lekarz, gdyby co. I tutaj mamy zaraz obok, mamy Neue Apotheke.
Noje Apotekę, Dyniu Farmasy, 4,6 gwiazdki ma, 14 osób dało review Farmasy, teraz jest open i closes 6 p.m., czyli jest teraz otwarta. No, pomalu to chciałem. Więc to jest na jakiej ulicy? To jest ulica Muchulwek, przy tej ulicy James von Moltke Strasse. James von Moltke Strasse, czyli tutaj, i ulica Blumenstrasse Kwiatowa, tak? Czyli załóżmy tutaj w tej okolicy jest pan polski lekarz. Gdyby co, klikniemy tutaj sobie, o, to jest polski lekarz, więc sobie tutaj ogarniamy. Tu jest telefon, gdyby co, strona to jest www.hno.gerlitz.de. Czyli tam sobie zobaczymy sobie pani Natalii Hack dała feedback, pani Mania Herbrich, pani Michelle Runge i tak dalej. Więc tutaj gdyby co, to sami sobie później to ogarniemy. Gdyby trzeba było z dziećmi pójść do lekarza, oczywiście, no. Więc mam nadzieję, że to już tutaj jakoś jest ogarnięte, żebyśmy sobie zwiedzili. A co słychać na dworcu PKP? Tam jest choinka, to jest choinka, widzę. Więc to zdjęcie robili gdzieś na końcu roku na pewno. Kod pocztowy to jest 02826 banhof.de. Gdyby co, dobrze, tam jeżdżą koleje dolnośląskie, gdyby co, to koleje dolnośląskie.pl tam jeżdżą. Landerbachen.com, Gerlitz.takt.de, polregio.pl i tak dalej. Więc tam sobie wszystko, gdyby co, sami sobie zobaczycie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale chciałem, aha, co jeszcze tam chciałem? Zobaczyć sobie tutaj, aha, co tam zobaczyć sobie w tym, no, jakie za zabytki tam, o, ulica Berlińska, na przykład chciałem pójść z dziećmi na ulica Berlińska, Berliner Strasse, albo dworzec kolejowy Bahnhof, kościół świętego Piotra Pawła, plac pocztowy, postplac chciałem ogarnąć z dziećmi, muzeum przyrodnicze chciałem też pójść, do teatru, jak nam wystarczyło czasu. Cena wycieczki waha się od 14 do 32 euro. Więc o, tutaj jest złodziejka książek, czyli takie różne kulturalne. Cennik, o, mamy, czyli ja bym zapłacił 13 euraków, a dziecko 9 euraków. Małe dzieci na kolanach rodziców bezpłatnie. Gdyby co, więc spoko byśmy sobie ogarnęli właśnie, no, tereny przygraniczne z Niemcami, proste. Mam nadzieję, że nie trzeba tego 17 razy nikomu powtarzać, że chciałem się tam wybrać i z dziećmi, co tam jest. Browar, może bro...
browar to nie dla dzieci, piwko, te sprawy to nie dla dzieci, ale pasaż Strasburga, Strasburg, Passage, to spoko, dzieci by się tam mogli, o, dom towarowy w stylu secesyjnym, Kaufhaus, byśmy z dziećmi chyba ogarnęli. Muzeum Śląskie byśmy ogarnęli, co jeszcze, Hala Miejska też byśmy jakoś ogarnęli, ale Stare Miasto, Alte Stadt, Obermarkt und Untermarkt też byśmy chyba ogarnęli z dziećmi. Dobrze, więc właśnie zaznajamiam się, co tam bym sobie zwiedził z dziećmi. Gdybym tam był, cenniki ogarnę, nie wiem, być może na dwa dni to 5000 złotych by tam mogło nam zejść, gdybyśmy tak już na poważnie zwiedzali sobie Görlitz, to miasto niemieckie, przygraniczne. Nie wiem, to może by było gdzieś tak 1500 euraków by nam zeszło, ale no pożyjemy, zobaczymy. No dobrze, więc miło mi, że się tak w miarę tutaj podzieliłem. Tutaj z tym, że właśnie chciałem sobie wycieczkę zrobić i z dziećmi z Wrocławia do Zgorzelca. Wiadomo. O, tutaj, o, Lisakowski, to mi wpadło tutaj. Lisakowski Guesthouse. Nawet nie klikałem tam, przyznam się, czy co to jest? Guesthouse Lisakowski 4,1 gwiazdek. 273 feedbacku, free wifi, free breakfast, check availability, gdzie on jest, tutaj jest, a przy PKP, zaraz przy PKP widać, no na takim głównym rondzie, ulica Bahnhofstrasse, czyli tutaj przy PKP, czyli ile to jest tutaj, 200 metrów, to będzie gdzieś 1,5 kilometra. Tu jest rzeka graniczna i tu jest Lisakowski, czyli no 1,5 kilometra od granicy polskiej. Tam widziałem, że jeszcze inne nazwiska polskie były, ale nie tutaj, tak popatrzymy sobie. Gdzie byśmy z dziećmi spali? Mamy tutaj overview, price, review, about, direction, aha, tripadvisor.co.uk, Agoda, więc booking.com ogarniemy. Aha, to jaka ulica? Landeskronstrasse 23. Landeskronstrasse 23 02826 Görlitz. Strona Guesthouse Lisakowski.de. Jakie mamy tutaj ten? O 14 godzinie trzeba check-in zrobić, a check-out o 11. Więc sobie to tam ogarniemy. Znaczy to jest 9 minut z buta walk from Görlitz Railway Station i 1,8 kilometra z barokowego artwork Barockhaus Museum, czy jakoś tak, dobrze, więc i tam Hotel Silesia, tam sobie ogarniemy to później. Guesthouse Lisakowski w Görlitz, na pewno na Facebooku gdzieś tam będzie można to sprawdzić, ofertę handlową.
i tak dalej. Aha, price, zobaczę sobie price, jaki jest. Czyli około 67 funtów brytyjskich. No tak, około widzę, dobrze. Klikamy sobie tutaj, zobaczymy sobie TripAdvisor. Tutaj gdzie? Dobrze, czyli guest house i Sakowski. 67 funtów brytyjskich. Gdybym chciał sobie zobaczyć ten deal, ofertę handlową, gdyby co. No dobrze, to jaki pokój z dziećmi, bo przypominam, że tam chciałem z dziećmi pojechać, no a nie samemu. Dobrze, więc to jest jeden extra large double bed. Only two rooms left at this price on our side. I tak dalej. I tak dalej. Dobrze, czyli tak 67 funtów. Klikamy dalej. Co tam się nam pojawi tutaj? A, żeby już sobie zabukować daty. O, children, jeden room, czyli żeby sobie tutaj wybrać już jakąś ofertę i tak dalej. Dobrze, więc mam nadzieję, że już żeśmy sobie tutaj ogarnęli, że chcielibyśmy sobie tutaj z dziećmi zobaczyć tutaj właśnie Görlitz, zwierzaki. Zoo i zwierzaki chcieliśmy z dziećmi zobaczyć, tamtą karuzelę i te sprawy. A ja chciałem sobie pan Tony Robbins chciałem tutaj ogarnąć, żeby się wybrać na Tony'ego Robbinsa, właśnie na jego szkolenie, wykład. Wszyscy znamy pan Tony Robbins, okej. Więc chciałem się udać, gdyby co, właśnie, żeby się trochę pouczyć i tak dalej. No. Dobrze, więc to tam sobie będę ogarniał i tak dalej. Dzięki.